Zajmując się termodynamiką, mówiliśmy już o wielu różnych wielkościach fizycznych, na przykład o ciśnieniu, o temperaturze. Pojawiała się w naszych analizach również objętość, chociaż o niej nie trzeba było wiele mówić, bo jest to wielkość zupełnie taka intuicyjna i znana z życia codziennego, więc się na niej nie koncentrowaliśmy. Jak również interesowała nas energia kinetyczna, siła, takie wielkości jak prędkość czy pęd. Jak widzisz, wypisałam te różne wielkości fizyczne w dwóch grupach i zauważ, jaka jest między nimi różnica. Otóż te wielkości tutaj po prawej odnoszą się do pojedynczej cząsteczki, która może mieć, prawda, jakąś prędkość czy pęd, może na nią działać jakaś siła, ma ona jakąś energię kinetyczną, oczywiście ma również jakieś położenie. Prawda, te wszystkie wielkości odnoszą się do pojedynczej cząsteczki, natomiast wielkości, które wypisałam tutaj po lewej, są to takie wielkości jakby makroskopowe, które się odnoszą do całego wielkiego, bo zawierającego coś zwykle rzędu 10 do 23 cząsteczek, do całego wielkiego układu makroskopowego. Zobaczmy to sobie na przykładzie. Powiedzmy, że mamy balon. I co wiemy na jego temat? Wiemy, że ma on po pierwsze jakąś objętość, jakaś w nim panuje temperatura. Tutaj w każdą stronę, na każdy element jego powierzchni działa jakaś siła i to nam określa ciśnienie, jakie panuje w tym balonie. To są rzeczy, które możemy, może w przypadku balonu nie jest to takie łatwe technicznie, ale powiedzmy, że możemy te wielkości zmierzyć i poznać. Ale zauważ również, że jeśli mamy ten balon, ten sam, to jest w nim gigantyczna liczba, tutaj rysuję tak oczywiście tylko niektóre, jest w nim gigantyczna liczba cząsteczek gazu i każda cząsteczka ma jakieś położenie i jakąś prędkość. I możemy, to jest oczywiście zupełnie niepraktyczne i technicznie niemożliwe, ale moglibyśmy teoretycznie wypisać dla każdej cząsteczki, dla cząsteczki numer 1 jej położenie i na przykład jej prędkość, tak? Dla cząsteczki numer 2 również i tak dalej, aż do cząsteczki numer n około 10 do 23, tak? Również położenie i prędkość, czy położenie i pęd. To akurat nie jest aż takie ważne. W każdym razie taką listę takich liczb, takich wektorów i taką wielką, wielką listę danych dla danego układu nazywamy mikrostanem. Coś takiego to jest mikrostan. Tak po prostu no, nazwa jest intuicyjna. Mikroskopowy stan, w skali mikroskopowej określamy tak, położenia i prędkości wszystkich cząsteczek i to jest właśnie mikrostan naszego całego układu. Z kolei to, o czym mówiliśmy na początku, czyli takie wielkości określające cały układ, jego objętość, panujące w nim ciśnienie, temperaturę, jak również liczba cząsteczek, o której nie wspomniałam. Coś takiego, takie dane makroskopowe odnoszące się do całego układu określamy mianem makrostanu. Tak, stan makroskopowy. Tutaj oczywiście mówiliśmy już wcześniej, omawialiśmy pojęcia ciśnienia, temperatury, ale zawsze warto do tego wracać i o tym przypominać, że jak temperatura na przykład jest zdefiniowana. No, temperatura to jest, bierzemy wszystkie cząsteczki w układzie, sumujemy ich energie kinetyczne, dzielimy przez liczbę cząstek, obliczamy średnią energię kinetyczną przypadającą na jedną cząsteczkę w układzie, no i to jest proporcjonalne do temperatury, tak? Tutaj mamy stałą proporcjonalności odpowiednią, która nam przelicza nam joule na kelwiny, ale to nie jest sedno sprawy. Podobnie ciśnienie, to jest tak jak mówiliśmy, na mały fragment powierzchni działa prostopadle jakaś siła, tak? I siła prostopadła i wektor powierzchni to jest taki wektor proporcjonalny do wielkości tej powierzchni i zwrócony do niej prostopadle i taka liczba będąca stałą proporcjonalności między tą prostopadle działającą siłą a wielkością tej powierzchni to jest właśnie ciśnienie. Tak więc widzimy, że makrostan wynika z tego, jaki jest mikrostan. W tę stronę mamy wynikanie takie jakby, ale z drugiej strony, po pierwsze, makrostan można zdefiniować, można określić, nie znając mikrostanu, bo my tak naprawdę nigdy nie znamy mikrostanu. No, mamy wodę w szklance albo właśnie gaz w balonie i to nie ma szans, żebyśmy kiedykolwiek w jakimkolwiek eksperymencie poznali całą tę listę liczb, położeń i pędów.
Natomiast ludzie, nawet nie wiedząc jeszcze, kiedy taka cząsteczkowa, atomowa teoria materii nie była jeszcze dobrze przyjęta i tym bardziej nie była stosowana w fizyce, to ludzie z powodzeniem mierzyli temperaturę, ciśnienie, jeszcze właśnie przed przyjęciem teorii atomistycznej. Wobec tego makrostan, tak jak mówię, makrostan można określić, nie znając mikrostan. Po drugie, tutaj ten mikrostan się zmienia co chwila, bo tutaj te cząsteczki latają, odbijają się od siebie nawzajem, od ścianek balonu, więc mikrostan jest bardzo szybko zmieniającą się funkcją czasu. Ta lista liczb jest w każdej chwili, w każdym ułamku sekundy inna. Natomiast wszystkie te mikrostany, które nam się co chwila zmieniają, mogą realizować jeden, ten sam i niezmienny makrostan. I taką sytuację, kiedy te mikrostany się zmieniają oczywiście zgodnie z równaniami mechaniki, natomiast cały czas się składają na dokładnie tę samą temperaturę, to samo ciśnienie, tę samą objętość, taką sytuację nazywamy stanem równowagi termodynamicznej. Jest to jedyna sytuacja, kiedy makrostan jest tak naprawdę dobrze określony. Tak, to jest równowaga. Makrostan jest dobrze zdefiniowany w stanie równowagi termodynamicznej. Dobrze, omówmy to sobie dokładniej na, mam nadzieję, obrazowym przykładzie, bo to trzeba dobrze zrozumieć. Tak, wyobraźmy sobie taki układ. Mamy taki cylinder z tłokiem. O, to jest tłok, który się może przesuwać. Tutaj mamy w środku jakiś gaz. Gaz o jakiejś konkretnej temperaturze ustalonej. Tak, już tutaj cząsteczki latają, odbijają się od siebie, od ścianek. Różne rzeczy się dzieją, mikrostany się zmieniają. Natomiast cały czas średnia energia kinetyczna tutaj w tym układzie jest stała. Czyli temperatura jest stała. Podobnie ciśnienie. Ciśnienie na każdą ze ścianek jest takie samo. I tutaj położyliśmy sobie, powiedzmy, jakiś z wierzchu jakiś ciężar. Tak, on z góry naciska na ten tłok, powiedzmy, że tutaj jest próżnia. Tu z wierzchu nie ma żadnego, z góry nie ma żadnego gazu, który by naciskał, ale położyliśmy ciężar, który nam tutaj działa pewną siłą na ten tłok i za pośrednictwem tłoka na gaz. Z kolei gaz ma jakieś ciśnienie, tutaj cząsteczki się odbijają, uderzają w taki sposób, że tę siłę, ten ciężar równoważą odpowiednio, no i całość jest w równowadze. Tłok jest nieruchomy, ciężar jest nieruchomy, temperatura jest stała, ciśnienie jest stałe, objętość jest stała. Mamy określony makrostan numer 1. Tak, no a mikrostany oczywiście, tak jak mówiłam, cały czas się zmieniają, cząsteczki latają, odbijają się. I co robimy? Nagle, zupełnie nagle, zaraz przekopiujmy sobie ten rysunek, nie stopniowo, tylko bardzo szybko, zmniejszamy ten ciężar o połowę. I co się dzieje? No tutaj jakby możemy powiedzieć, że na pewno po jakimś czasie ustali się nowa równowaga, jakieś nowe ciśnienie, nowa temperatura, nowa objętość, prawda? Taka, że znowu tutaj ten tłok będzie w równowadze z gazem. Po jakimś czasie tak oczywiście będzie. Tego nas uczy doświadczenie i to nam podpowiada intuicja i zdrowy rozsądek. Będzie jakiś nowy makrostan, tak, z odpowiednimi temperaturą, ciśnieniem, objętością. Tak się oczywiście stanie z tym, kiedy tutaj będziemy mieć o połowę mniejszy ten ciężar. Natomiast co się dzieje pomiędzy tą sytuacją a tą? No, dzieją się bardzo gwałtowne procesy. No, tutaj nagle ten ciężar zmniejszył się o połowę, te cząsteczki tutaj uderzają tak, jak uderzały tu i nagle okazuje się, że kiedy uderzają z tym ciśnieniem, co uderzały przed chwilą, kiedy ten ciężar był odpowiednio większy, to ten tłok zaczyna się odsuwać. Tak? Te uderzenia powodują, że tutaj, ponieważ ten ciężar jest zbyt mały, żeby równoważyć to ciśnienie, to tłok podjeżdża do góry. Tak? Ale te cząsteczki, które są tutaj, w pobliżu tłoka, tak jakby, mówię troszeczkę tak nieprecyzyjnie, ale mam nadzieję obrazowo, już wiedzą o tym, że tu się coś zmieniło, bo tu im się tłok odsuwa. Natomiast te, które uderzają tutaj, na razie jeszcze o tym nie wiedzą i trochę czasu zajmie, zanim ta informacja za pośrednictwem zderzeń o innej częstotliwości, o innej sile, ta informacja do nich dotrze. Czyli tutaj dopiero po pewnym czasie te cząsteczki, na przykład znajdujące się tutaj u dołu naczynia, że tak powiem, zorientują się, że tutaj coś się zmieniło. Te cząsteczki, które są tutaj, od razu wiedzą, bo po każdym uderzeniu tutaj ten tłok się będzie troszeczkę odsuwał, tak, bo ten ciężar jest zbyt mały, żeby zrównoważyć te uderzenia, to ciśnienie. Natomiast do tych cząsteczek ta informacja dotrze trochę później. Wobec tego tutaj
nie ma dla całego układu dobrze określonego ciśnienia. Tutaj to powiedzmy to ciśnienie się zmniejsza, jest odpowiednio coraz mniejsze, bo jeśli przy uderzeniu ta ściana się będzie odsuwać, to efektywnie w uderzeniu przekazany pęd będzie mniejszy i ciśnienie będzie coraz mniejsze, natomiast tutaj przez chwilę ciśnienie będzie takie stare, jak tutaj było, dopiero po jakimś czasie się wyrówna, więc nie ma dobrze określonego na przykład ciśnienia dla całego układu. Podobnie z temperaturą. Powiedzmy tutaj cały czas jest wszystko po staremu, zanim te cząsteczki zauważą, że tu coś się zmieniło. Natomiast tu, przez to, że ta ścianka się odsuwa, to te energie, bilans energetyczny przy zderzeniach z tą ścianką będzie inny i coś się zacznie zmieniać. Tutaj ta średnia energia kinetyczna, jeśli weźmiemy również dużo bardzo cząstek, ale uśrednimy powiedzmy w tym obszarze, będzie trochę inna niż tutaj, więc też dla całego układu nie ma dobrze określonej temperatury. I oczywiście sytuacja cały czas jest dynamiczna. W każdej chwili czasu tutaj jest wszystko trochę inaczej. Wszystko jest funkcją czasu, szybko zmieniającą się. Podobnie objętość. Ten tłok będzie jakoś tak jechał trochę do góry, pojedzie powiedzmy jakieś cząsteczki go tutaj odbiją się od niego i go popchną do góry, ale popchną go trochę za bardzo. Pod ciężarem tego, co tutaj położyliśmy, ten tłok znowu się trochę opuści, za bardzo ściśnie ten gaz. Potem się, przez to, że za nisko się opuścił, znowu zostanie odbity do góry i będzie tak oscylował. Również objętość nie jest dobrze określona. Czyli tak jak mówię, tutaj w tych sytuacjach pośrednich między tą sytuacją a tą, bo tutaj będzie się zmieniać wszystko tak długo, aż wreszcie dojdzie do ustalenia się jakiejś równowagi, ale to będzie trwało. Jeśli tutaj tą zmianę, ten ciężar zmniejszymy bardzo gwałtownie, no to przez jakiś czas tutaj będą zachodzić takie nierównowagowe procesy. Cząsteczki znajdujące się w pobliżu tutaj tego tłoka będą odczuwać tą zmianę, natomiast te, które są tu, zauważą to dopiero po jakimś czasie i wszystko będzie w zasadzie funkcją czasu i położenia. Trudno byłoby określić, chociaż tak lokalnie można określić na przykład ciśnienie. Bierzemy jakieś małą jakąś powierzchnię tutaj, patrzymy jaka siła działa na tą powierzchnię i dzielimy to przez powierzchnię i wychodzi nam ciśnienie powiedzmy w tym miejscu i wychodzi nam ciśnienie w tym miejscu. Nie jest to określone dla całego układu. Podobnie temperatura. Możemy wziąć jakiś mały obszar, w którym i tak jest bardzo dużo cząsteczek, jeśli tutaj jest gigantyczna liczba, powiedzmy 10 do 23, ale tutaj też mamy ogromną liczbę, po której możemy uśredniać i obliczyć jakąś temperaturę, ale w tym obszarze powiedzmy temperatura będzie inna niż załóżmy w tym. Tak? Wobec tego makrostan jest nieokreślony, natomiast zauważ, że mikrostany i w tej sytuacji, i w tej sytuacji, i w tych wszystkich pośrednich jest jakiś mikrostan. Każda cząsteczka ma jakieś położenie, jakąś prędkość i tutaj z tym nie ma problemu, obojętne czy jest równowaga jakaś konkretna ustalona, jakieś ciśnienie, objętość, temperatura czy nie, to mikrostan jest jak najbardziej określony. I teraz narysujmy sobie taki wykres, to jest coś, co będziemy rysować często w nadchodzących filmach, taki wykres ciśnienia w zależności od objętości. Pamiętasz, mam nadzieję, mówiliśmy o gazie doskonałym i jego równaniu stanu, tak? To jest przykładowe równanie stanu akurat dla gazu doskonałego. Nie wszystkie gazy są w naturze doskonałe, ale w określonych warunkach jest to dobre przybliżenie, tak? I teraz tutaj w tej pierwszej sytuacji mieliśmy jakieś ciśnienie i jakąś objętość. W tej drugiej również mamy, tak? Jakieś, to są dwa makrostany i z równania stanu wynika, jakie dla danego ciśnienia i objętości, jaka będzie temperatura, na przykład z tego równania, jeśli tutaj mieliśmy gaz doskonały. Natomiast to, co się dzieje pomiędzy tymi dwoma makrostanami, nie może być odnotowane na tym wykresie. Nie możemy narysować żadnej ścieżki tutaj pomiędzy jednym a drugim, ponieważ pomiędzy tymi dwoma sytuacjami nie ma konkretnych ustalonych ciśnień i objętości, tylko jest taka, jak już tutaj mówiłam, bardzo niestabilna, nierównowagowa sytuacja. Ale gdybyśmy, powiedzmy, ten ciężar zmieniali bardzo stopniowo, powoli, zabierali jakąś maleńką tutaj porcyjkę i poczekali, aż to się ustali, tak? Powiedzmy tutaj. Następnie znowu zabieramy trochę i czekamy i tak dalej. W ten sposób byśmy doszli od tej sytuacji do tej. Moglibyśmy. Natomiast jeśli robimy to w ten sposób, taki gwałtowny, no to pomiędzy tymi dwoma sytuacjami, takimi równowagowymi, mamy sytuację skrajnie niestabilną, nierównowagową i nie możemy tego odnotować tutaj jako żadnego makrostanu. Tak, natomiast mikrostany są cały czas jakieś. Nie znamy ich, bo cząsteczek jest za dużo i nie sposób po prostu tego śledzić. Natomiast mikrostan jest zawsze jakiś. Natomiast makrostanu pomiędzy tymi
pomiędzy tymi sytuacjami początkową i końcową. Makrostanu nie ma, nie jest określony, nie jest zdefiniowany. Temat mikro i makrostanów jest ważny, to jest coś, co warto rozumieć, żeby dobrze, żeby swobodnie się zajmować termodynamiką, dlatego bardzo się starałam Ci to wytłumaczyć jak najlepiej. Mam nadzieję, że mi się udało. Do usłyszenia.